Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości pamięta o urodzinach świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i tak w środę na skwerze imienia tragicznie zmarłego pod Smoleńskiem prezydenta zapalono znicze. To hołd symboliczny i gest pamięci, przyznają młodzi działacze. Jest to wyraz naszego szacunku dla pana prezydenta, szacunku dla jego dokonań, szacunku dla jego służby, dla dobra Rzeczypospolitej Polski. Chodzi tutaj o działalność opozycyjną w czasach PRL-u, chodzi o pełnienie przez niego funkcji prezesa Najwyższej Izby Kontroli, czy wreszcie ministra sprawiedliwości i ukoronowanie jego pięknej kariery, jaką była prezydentura. Prezydentura odważna, prezydentura odważnych decyzji. Lech Kaczyński wielokrotnie takie decyzje podejmował, nie bał się ich podejmować. Podczas spotkania z dziennikarzami nie zabrakło odniesień prezydentury Lecha Kaczyńskiego do innych prezydentów wolnej Polski. Jak mówią działacze, nie było lepszej głowy państwa, która potrafiłaby podejmować decyzje mądre i odważne. Lech Kaczyński był tym prezydentem, mimo że ta misja została przerwana, to był prezydentem, który się wyróżniał na tle innych prezydentów i naszym zdaniem był najlepszym prezydentem po 89 roku i był prezydentem, któremu należy oddawać hołd, należy oddawać cześć i należy pamiętać o takim prezydencie, ponieważ ani Bronisław Komorowski, ani Aleksander Kwaśniewski, ani tym bardziej Lech Wałęsa takiej prezydentury, jaką nam oferował Lech Kaczyński, nie zaproponowali. Nie zabrakło także odwołań do współczesnej polityki. I te krytyczne słowa w stosunku do prezydenta, kiedy podejmował działania, czy to na Gruzji, czy w stosunku do Gruzji, czy w stosunku do sytuacji bieżącej w kraju, okazały się no, niestety prorocze. Tak? Sprawa Ukrainy pokazuje to, że Unia Europejska i struktury NATO niestety w tej kwestii zawiodły. Podczas konferencji nie rozmawiano o pomniku zmarłego prezydenta, choć działacze młodzieżówki przyznali, że taki monument na skwerze nie byłby złym pomysłem.